Witam Was serdecznie. Jesteśmy na plantacji kukurydzy, która wygląda dobrze. Ale są również te rośliny, już je widzę, które powypadały. Nie mam pojęcia, czym to jest spowodowane. Czy to po prostu coś z tym ziarnem w tym roku? No bo jak Wam mówiłem gdzieś tam wcześniej, to obserwowałem, że one są skutwiałe czy jakieś, no już kurde, no nie mam już pojęcia. No. Dobra, to akurat nie jest aż tak przepadziwa ziemia. Zaraz gdzieś może, nie wiem czy mam kartę pamięci, to macie pszenicę z 2 grudnia. No coś udało się z niej ukręcić, bym powiedział, no. Nie ma szału, ale nie jest zła, no to kukurydza też nie jest tutaj jakoś zła, bym powiedział. No, nie. Jest dosyć taka duża, no. Dosyć duża. No nie jest za wielka, ale no porównując tam do tamtego, do tych swoich kul koło domu, no to są, to jest naprawdę różnica. No i tak tutaj wygląda. No coś tutaj się jeszcze tych kłosów jakby zdolnych wyciągnęło do góry. Dałem tutaj 0,15 bodajże, czy 0,12. Tylnych sapagetylu, mówię, dobra, trudno. Pozdrawiam. Witam Was serdecznie z najstarszej wsi na Dolnym Śląsku. To już jest ostatni dzisiaj kawałek, który morduje. Jak się zaraz tu uspokoję z belką, ze wszystkim. Tu też jakieś takie... O, po kolbie. Jadę, a tu pada. Ja mnie nie wierzę, kuźwa, no. Ta chmurka mi tu wiznęła, delikatnie. No i ta kukurydza też tutaj również jest taka. Tu była w ogóle jako pierwsza siana, tu jest odmiana plantus. Dlatego mówię, dobra, mimo że to jest kukurydza po kukurydzy, no jadę, no. Coś trzeba tutaj chyba jej pomóc. Niby jutro ma padać, albo dzisiaj w nocy ma zacząć. No to jakby dostała bombkę, jakąś tam delikatną litrę aminokwasów, litr cynku i jeszcze tutaj kiloboru. No i może jak wrócę do niej, przeglądnąć co to w ogóle się stało, jak to w ogóle się podziałało, co to dało, rządek rozjechałem, spodziewałem się, że go rozjadę. Dobra, pakujemy się tutaj. Mamy tutaj wcześniej w konia robił i powinien być tutaj. No i tu właśnie miał być ten mijak, ale go nie widać. Także jest ok. No i teraz jestem na zero. O, to czy ewentualnie nową kukurydzę rozjadę. Może się uda, że się pomieszczę i nie rozjadę nic. Postaram się nie rozjeżdżać, ale to nie jest takie proste, bo opryskiwacz też myszkuje, choć tu nie ma takiej... Nie ściąga go tak. I też jest taka właśnie, nie ma jej. Taka dziwna, jakaś karmowata. Nie wiem, może właśnie z tych nierównych schodów pojechałem tym opryskiem. I nie każda była gotowa w tej fazie, no ale co tu się stało? Czyściutko, tu dosłownie naprawdę petarda, jeśli chodzi o odchwaszczenie. Tu przeważnie była komosa, w 90% to był dywan z komosy i zabrało go. Nie ma tutaj żadnych śladów po prostu po tej komosie. Wszystko jest wypalone. Także Was pozdrawiam. Do usłyszenia. Cześć.